W dzisiejszym odcinku dokonuje się prawdziwa krwawa zemsta. Zabijesz mnie! Zaleta, co ty robisz? A morderczyni ucieka z więzienia, żeby dojechać jedną z uczennic. Niedługo skończę to, co zaczęłam. Mówiłam ci, że ona chce mnie zabić! Poczekaj. W międzyczasie spotykamy jeszcze smoczycę z pętlą na szyję! Tessa Kremer jest zdenerwowana. O co w tym wszystkim chodzi? Dowiecie się dzisiaj! Zapraszam! Żaneta Grzegorczyk z licealnej 3D ciągle nie może poradzić sobie z tym, że miesiąc temu jedna z uczennic próbowała ją zabić, po czym trafiła do więzienia. Witamy w Krakowie, gdzie doszły ofiary morderstwa same zostają ze swoimi problemami. Siedzą na szkolnym korytarzu i rysują smutne rysunki, bo tak scenarzysta wyobraził sobie depresję. Jakie to obrazowe, ale jakie to nieprawdziwe. Wyobraźcie sobie, że ktoś chce was zaciukać i przychodzicie sobie jakby nigdy nic potem do szkoły. Bez żadnej pomocy, bez niczego, siedzicie na korytarzu. No, psychika dziewczyny musi być naprawdę mocna, jeżeli daje sobie z tym radę. Dziewczyna nie chce prosić o pomoc psychologa i uważa, że sama poradzi sobie ze swoimi lękami. Co ty robisz? Kochanie, ja cię debilu, czemu mnie straszysz? Normalnie powiedziałbym, że to jest dziwne, że dziewczyna nie chce uzyskać pomocy psychologa czy na przykład lekarza. Ale znając polską szkołę, gdyby poszła faktycznie do szkolnego psychologa, to usłyszałaby: weź idź pobiegać po boisku, minie ci depresja. Albo wiem, pewnie usłyszałaby mądre zdanie, które ma rozwiązać każdy konflikt. Zawsze wina stoi po dwóch stronach, musiałaś czymś się sprowokować, że chcecie zabić. Zresztą, gdyby zdecydowała się uzyskać tą pomoc, to pewnie utknęłaby w kolejkach, bo do psychiatry w Polsce przecież dostać się nie da. Żaneta, dobrze się czujesz? Wyglądasz na zmęczoną. Smoczyca widzi dziewczynę, która dostaje jakiegoś ataku paniki, bo ma ewidentne stany lękowe spowodowane tym, że ktoś wcześniej chciał ją zabić. I pytają, czy ty się dobrze czujesz? Dobrze, no co ona ma odpowiedzieć? Jak odpowiedzieć w ogóle na to pytanie? W porządku, tylko się nie wyspałam. Ale to chyba nie pierwszy raz. Wiem od innych nauczycieli, że opuściłaś się w nauce. Na pewno największym, najpoważniejszym i po prostu nie do pokonania problemem dla każdego ucznia, który prawie padł ofiarą zabójstwa, jest to, że opuścił się w nauce. Tak, dokładnie. Na pewno ta dziewczyna nie śpi po nocach dlatego, że ma słabe oceny. Za każdym razem jak zamykam oczy, przypomina mi się Kaśka. Przypomina mi się to, jak mnie dusi. Nie chcę się wyśmiewać, ale ten scenariusz znowu tutaj jest zupełnie niespójny. Kaśka musiała być naprawdę potężną koleżanką silną, skoro zaistniało ryzyko, że faktycznie byłaby w stanie udusić koleżankę. Nie wiem, co jest takie proste. Nie próbowałem nigdy tego robić, ale nawet nie wiedziałbym, jak się za to zabrać. Ale Kaśka to musiał być prawdziwy asasyn. Żaneta, no mówię do ciebie. Co, sorry, nie... Pisałaś w wyszukiwarkę nazwisko Kaśki Adamiec? No dobra, wpisałam i co z tego? A możesz powiedzieć mi po co? Ale to nie jest twój interes! Znowu nasuwa się żart, że chłopak jest zwykłym simpem, ale bardziej po prostu nie szanuje prywatności tej dziewczyny, która ma ewidentny problem. Nie wiem, czy pomoże jej to, że on po prostu zagląda jej w przeglądarkę i potem czepia się, jak ona ośmieliła się wpisać nazwisko tamtej dziewczyny. No, gdyby ktoś wam chciał zrobić krzywdę, no to chyba byłoby jasne, że śledzilibyście losy tamtej osoby. Twój interes! Słuchaj, Kaśka siedzi w więzieniu za to, co ci zrobiła i prędko z niego nie wyjdzie, rozumiesz? Tak w ogóle zwróciliście uwagę na kolejną głupotę. Kaśka miesiąc temu chciała ją zabić. Ten sąd naprawdę musiał być ekspresowo szybki, że zdążył ją skazać, a ona już w ogóle siedzi w więzieniu. Nie musicie sprawdzać, bo sprawdziłem za was, ile trwają takie sprawy w sądach. W 2020 roku sprawa przed sądem okręgowym trwała średnio 8,5 miesiąca. To oznacza, że absolutnie Kaśka nie mogła być prawomocnie skazana, no przecież to dopiero pierwsza instancja. Sąd okręgowy w przypadku zabójstwa jest pierwszą instancją. No więc niemożliwe, żeby zapadło prawomocne orzeczenie, no chyba, że Kaśka jest tymczasowo aresztowana. No ale tego nie powiedzieli. Powiedzieli, że siedzi w więzieniu i prędko z niego nie wyjdzie, tak jakby już zapadł wyrok. Chyba, że to toczy się w jakiejś równoległej rzeczywistości, że nie mamy żadnej przewlekłości postępowej. I sądy załatwiają nasze sprawy bardzo szybko, no ale żyjemy w Polsce i seria oddaje polskie realia, gdzie w sądzie trudno załatwić szybko sprawę. Siedzi w więzieniu za to, co ci zrobiła i prędko z niego nie wyjdzie, rozumiesz? A skąd wiesz, czy już nie wyszła, albo czy nie ucieknie? Nigdy nie wiadomo, co się może stać. Szkoła kompletnie miesza do uniwersum, w którym się znajduje, bo przypomina mi to trochę klimat noc oczyszczenia. Rany! Rany! Ależ oczyszczają skurwysyny jeden drugiego. Bo w każdym odcinku popełniane są potworne zbrodnie i w sumie jest jakieś ogólne przyzwolenie i uważane to jest za zupełną normalność, najnormalniejszy dzień w Krakowie. I miesza mi się to zupełnie z drugim uniwersum tego filmu Raport Mniejszości. Jeżeli oglądaliście, to w dużym skrócie chodziło tam o to, że te dziwne osoby zamknięte w basenie przewidywały niejako przyszłość i od razu wykrywały to, że na przykład ktoś popełni jakieś przestępstwo. Bo w szkole faktycznie popełniane są brutalne czyny, tak jak właśnie w nocy oczyszczenia, tylko tam nie jest jedna noc, tylko każda noc, każdy dzień to jest noc oczyszczenia. A z drugiej strony nauczyciele są po prostu profetami. Są zawsze tam, gdzie trzeba i zawsze złapią za rękę tego, kto postąpił źle. Naprawdę to jest jakiś multiversum. Jeżeli nie chcecie mieć takich problemów z nauką angielskiego jak bohaterowie serialu Szkoła, to koniecznie zapoznajcie się z ofertą sponsora dzisiejszego odcinka. Cambly to platforma do nauki języka angielskiego, która umożliwia kontakt z prawdziwymi native speakerami, którzy pomogą nauczyć się języka angielskiego
takiego, jakim jest naprawdę, a nie w sposób szkolny. Cambly to nie tylko zajęcia grupowe w małych grupkach, ale też indywidualne, które pozwalają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy na przykład wybrać akcenty, z jakimi mówią nasi lektorzy. Ja zawsze chciałem poznać to, jak ludzie mówią po angielsku, na przykład w Australii. Tych, którzy nie umieją przełamać swojej bariery językowej, powinna zainteresować nowa funkcja, która nazywa się Cambly AI, która umożliwia rozmowę z chatbotem, który jest przeszkolony, aby uczyć nas języka i zadawać nam takie pytania, które pomogą pojąć ten język. Spójrzcie sami. What's your company and job title? I'm a lawyer and a social media content creator. That's great, Marcin. So you're a lawyer and a social media content creator. Now let's move on to the next question. Co najważniejsze, to rozmowy z tym chatbotem są całkowicie darmowe. Kiedy już przełamiecie się w rozmowie z chatbotem, to mam dla Was specjalną zniżkę, która umożliwi Wam kontakt z lektorami w niższej cenie. Widzowie mojego kanału otrzymają darmową 15-minutową lekcję i nieograniczony dostęp do Cam AI. To nie wszystko, bo z kodem PRAWO20 otrzymacie 20% zniżkę właśnie na miesięczne plany indywidualne i grupowe. Link do platformy w opisie. Angielski w dzisiejszym świecie, nawet w pracy polskiego prawnika, jest bardzo przydatny. Dlatego musimy radzić sobie, jeżeli polska szkoła nie daje rady. Właśnie, co wy się tak drzecie? Piękny dzień mamy, a wy się drzecie na pół szkoły, jak ja coś się dziwiać. Żaneta, po co te nerwy? Nie denerwuj się, ja mam coś, co cię stresuje. Prawie każdy miał chyba w szkole takie pato koleżanki, które zawsze uważały, że alkohol, szlugi to jest rozwiązanie każdego problemu. I nie inaczej jest teraz. Przyszły pato ratowniczki, które będą teraz poprawiać jej nastrój wodą. Mam coś, co cię odstresuje, popatrz! No tak, dziewczyny i chłopaki, ja już się odstresowałem przy dzisiejszym odcinku, ale spokojnie, to piwo zero, ono prędzej może odstresować, niż niezdrowy alkohol. Ja to zawsze mówię, że patologię wynosi się jednak z domu. Pomyślcie sobie, jakim ona to powiedziała tonem. Popatrz, co tutaj ciocia patuska ma dla ciebie. Pewnie tata do niej też jak była mała. Popatrz, leci samolocik, szocik! Jak nie przestaniecie, to wiemy, że cię przekichamy. Ale dobra, trzeba się odstresować. A co wy tutaj robicie? Co to za picie alkoholu w szkole? No nawet łykanie zdążyłem. Jakie picie? Nie wiem, czy one gorzej pocieszały tą dziewczynę, czy gorzej kłamią. Nauczycielka wchodzi, kiedy ona ma gwint w ustach i nie no, my wcale nie piliśmy, ja nie wzięłam żadnego łyka. Proszę, oddaj mi to. Zakrętka. Dzwonię po waszych rodziców, a teraz idziemy do dyrektora. Super. Dobra, ale w ogóle czy można łuić legalnie wódę w szkole? Bo skoro odcinek był nagrywany kilka lat temu, no to wydaje się, że trzecioklasistki, kiedy liceum było trzyklasowe, powinny mieć 18 lat, więc teoretycznie wyroby alkoholowe mogą kupować i spożywać. Nic jednak bardziej mylnego, bo ustawa o wychowaniu w trzeźwości zabrania spożywania i kupowania napojów alkoholowych, na przykład na terenie szkoły. Stanowi to po prostu wykroczenie, dziewczynom groziłaby kara grzywny. No i na pewno powinno wpłynąć to na ocenę z zachowania i domyślacie się, w jaki sposób. Ale słowo napój alkoholowy jest tutaj kluczowe, gdyby dziewczyny przyniosły piwo zero, które nie spełnia definicji napoju alkoholowego, no bo nie przekracza 0,5% alkoholu w składzie procentowym, no to do nich absolutnie nauczycielka nie powinna się przyczepić. Szczególnie, że jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że znam WF-istów, którzy uważają, że piwo zero jest najlepszym izotonikiem i najzdrowszym. Tu się nie wypowiadam, bo nie jestem dietetykiem. Pewnie trzeba by zapytać ojca. Nie tego. Proszę, oddaj mi to. Zakrętka. Druga sprawa jest taka, że prawo nie pozwala nauczycielce konfiskować alkoholu. Nawet jeżeli dziewczyny złamały prawo, zawsze może powiadomić policję, że one popełniły wykroczenie. Ta kretynka Żaneta powiedziała, że jak się nie odczepimy, to oberwiemy ze swoje. To na pewno ona powiedziała smoczycy, że pijemy wódkę w toalecie. Teraz to ona pożałuje. Zemścimy się na niej. Ona pożałuje. Zemścimy się na niej. Jej dykcja jest równie genialna jak pomysł, na który zaraz dziewczyny wpadną. Ale z drugiej strony jest to jakiś błąd w jej rozumowaniu. Żaneta przecież powiedziała, że ona zrobi im problemy, jeżeli się od niej nie odczepią. No a one potem się jej przecież nie czepiały. Więc w sumie nie ma powodu, żeby je sprzedać. No, nie wiem, przynajmniej ja widzę tą logikę, a dziewczyny chyba nie wyłapały. Z drugiej strony może Żaneta je sprzedała. Tego dowiemy się w dalszej części odcinka. Zresztą, jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy Żaneta jest prawilną mordą, czy strzeliła z ucha i sprzedała koleżanki, to zostańcie do końca tego odcinka, a jeszcze lepiej zostawcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie mój kanał, żeby inne osoby też mogły się dowiedzieć, kim tak naprawdę jest Żaneta. Licealistki są przekonane, że Żaneta naskarżyła na nie nauczycielce i to przez nią mają kłopoty. To wszystko przez tą idiotkę! Zapłaci nam za to! Jak ona to podsumowała? Zapłaci nam za to! Dokończą dzieło Kasi! Najchętniej to bym ją wzięła i wyszarpała za te włosy. Wyszarpałabym ją za te włosy. A dlaczego nie za tamte? Nie lepiej jakoś tak maksymalnie upokorzyć przed całą szkołą? Tylko jak? Chociażby... Pobijemy ją tak, że ją rodzona matka nie pozna, zobaczysz. W ogóle w tej scenie zwróćcie uwagę na twarz tej ciemnowłosej dziewczyny. Najpierw jest taka przygnębiona, bo nie wie, jak się zemścić na Kaśce, ale w momencie, kiedy mówią, że ona zostanie pobita, tak, że jej własna rodzona matka nie rozpozna, to na jej twarzy pojawia się uśmiech, jak łatwo tą dziewczynę uszczęśliwić. I ten szczery śmiech, podoba mi się, jaki uroczy hollywoodzki uśmiech. Żaneta Grzegorczyk jest przerażona, bo wydaje jej się, że przed chwilą widziała dziewczynę, która miesiąc temu próbowała ją zabić. Świadkami. Ja się zaczynam po prawdą, Żanetę.
sylwetkę martwić. Przecież Kasia już znajduje się dawno w więzieniu, skazana w najszybszym, bezprecedensowym procesie w historii całej Polski. A ona gdzieś ją widziała? Chyba, że to był nie tylko ekspresowy wyrok, ale ekspresowa kara. Taka wiecie, rodem ze szkolnej. 100 zł grzywny albo 25 lat więzienia, albo 25 lat grzywny i 100 zł więzienia. Tak, wyszłam do sklepu, ona tam stała za rogiem, się na mnie patrzyła. Ale Kaśka Adamic? A znasz inną Kaśkę, która chce mnie zabić? Czy to diaboliczny plan Kaśki A, która została wypuszczona z więzienia tylko po to, żeby pomóc dziewczynom zrealizować zemstę? Nie, to kolejny zbieg okoliczności, który spowoduje, że odcinek wjedzie na nowe tory. Nie wiem, który z tych pomysłów jest głupszy i mniej straszny. Ona myślała, że ta Kaśka, którą chciała zabić, była tutaj. No ale przecież to jest niemożliwe, bo wnecie pisali, że tą Kaśkę całą złapali i zamknęli. No tak, no ale przecież możemy ją w to wkręcić. Kolejny genialny plan i bardzo humanitarny. Za to, że koleżanka je sprzedała, to chcą niszczyć jej jeszcze bardziej psychikę. Naprawdę dobrze bawią się w tej szkole. Ale przecież możemy ją w to wkręcić. Ty, dobre, ale jak ty chcesz to niby zrobić? Dawajcie te pomysły, sam jestem ciekaw. Ciekawe, czy będą bardziej głupie, straszne czy cringe'owe. Ja stawiam, że będą i głupie, i niestraszne, i cringe'owe. Albo straszne i cringe'owe. Na pewno będą cringe'owe. Nie wiem, wyślę mi jakieś SMS-y z pogróżkami. No. Wiesz, że niby od Kaśki. Coś w stylu, twoje dni są policzone. Ej, to jest zajebiste. Propozycja A. SMS-y z pogróżkami od Kaśki. Pewnie ktoś wysłał jej rakietę i przemyciła telefon do więzienia. Głupie, bo łatwo je zlokalizować przez policję. No i twoje dni są policzone, brzmi naprawdę potężnie. Zobaczymy, jaki jest plan B. Ej, ale ja nie wiem, czy nie mam lepszego. Na przykład porzucimy jej do plecaka jakiś liścik. Ty, albo wie! Opcja B, liścik. Równie niestraszna i równie cringe'owa, bo wątpię, żeby dziewczyny wymyśliły coś ciekawego. Ale przynajmniej bardziej anonimowa. Stawiam na razie na B, bo trudniej będzie je wykryć, no a przecież dziewczyny są geniuszami zbrodni. Zobaczymy, czy będzie jakaś alternatywa, bo widać, że trzecia to będzie prawdziwa petarda. Ty, albo wie! Wiem, znajdziemy sznur z pętlą, tak żeby myślała, że to jest szubienica. Przecież ona to się tak wystraszy, że się zesika ze strachu. Trzecie spowodowało, że nie będę spał przez najbliższy tydzień. Ja się tak strasznie tego boję, gdy dostał fragment szubienicy w postaci pętli. Ja się po prostu... zesika ze strachu. Zesikam ze strachu. Czajcie? Zesikam. Coś wydaje mi się, że dziewczyny wybiorą więcej niż jedną opcję. Ale powiem wam szczerze, każda jest niezbyt straszna, każda jest głupia i każda jest cringe'owa. Czyli w sumie wszystkie odpowiedzi są poprawne, brawo! Dziewczyny na razie nie potrzebują telefonu do przyjaciela, ani innego koła ratunkowego. Będą go potrzebowały, jak dowie się o tym policja. Jeżeli kogoś nienawidzę, to donosicieli. A zwłaszcza, kiedy donoszą na mnie. Żaneta pożałuje, że zadarła ze mną i z Łucją. Martyna nienawidzi donosicieli, ale w pierwszej kolejności tych, którzy donoszą na nią. W mniejszej kolejności tych, którzy donoszą na jej koleżankę. W jeszcze mniejszej tych, którzy donoszą na jeszcze innych. A wiecie, jakich donosicieli najmniej nie lubi albo nawet lubi? Pewnie samej siebie, kiedy sprzeda koleżankę za paczkę ślugów. Ale to taka logika Krzysztofa Kononowicza. Jeżeli ktoś na niego donosi, to jest to zły donos! Trzeba walczyć z mecenaskami i innymi. Ale jeżeli on donosi, to jest zawiadomienie. Z tego powodu, że mam prawo zgłosić. Realizowanie misji Biura Interwencji Obywatelskich. No naprawdę, rudy z blok ekipy i Konon byliby dumni z logiki dziewczyn. Brawo! Uczennice wiedzą, że Żaneta wierzy w to, iż dziewczyna, która miesiąc temu próbowała ją zabić, uciekła z aresztu. To zaraz, zaraz. Ja wiem, że w Polsce mieszają się ci więźniowie stale osadzeni tymczasowo aresztowanymi osobami, które prawomocnie zostały skazane i już to wobec nich środek zapobiegawczy aresztu. A czy scenarzyści naprawdę znają to rozróżnienie? Czy jest to po prostu niekonsekwencja w scenariuszu? I dziewczyna faktycznie nie została skazana, tylko jest tymczasowo aresztowana. No ale to zdecydowanie zmienia dużo w tej sytuacji, bo sąd mógłby na przykład odstąpić tego tymczasowego aresztowania, no i faktycznie mogłaby wcześniej wyjść. Chyba ci, którzy piszą serial szkoły, nie znają swoich praw. Zamierzają wykorzystać jej strach, żeby się na niej odegrać. Tylko nie zapomnij podpisać to od tej Kaśki. Wysłanie przez ludzie. Hej, słuchaj, Martynka, mam genialny pomysł. Podpisz te groźby, że one są od Kaśki. Na pewno ona wtedy się wystraszy. Przecież taki plan miał być od początku. Naprawdę, tak ona jest dumna z tego pomysłu. Jest zatrważające, bo tacy głupi ludzie naprawdę istnieją. Słuchajcie, to, że ktoś się podpisuje Kaśka, to znaczy, że jest Kaśka. Tak jak zawsze ziomek, podpisując się jako 13-letni Wojtek, jest 13-letnim Wojtkiem. No, gdyby tak było, to ECPU nie robiłby swoich najazdów. Co to jest? O Boże! Tak się stało? Kaśka do mnie napisała. Niedługo skończę to, co zaczęłam. Mówiłam ci, że ona chce mnie zabić! Nie no, na pewno gdyby ona planowała dokończyć to, co zaczęła, to informowałby ją o tym SMS-em. Na pewno po prostu nie przyszła i nie zrobiła jej krzywdy. Tak działa każdy sprawca, który chce, żeby jego dzieło było skuteczne. No, nie wiem, czy da się wysłać bardziej nieudolnej, głupie pogróżki. To było świetne. Ej, a poczekaj, jak ona znajdzie ten sznur, który zostawiłeś mi w szatni. Chodź, chodź szybko. Plan A odhaczony. Są SMS-y, które łatwo będzie zlokalizować pewnie policjantom. Przechodzimy do planu C, czyli sznura. Ciekawe,
bardziej nie zapomniały o planie B. Nie, nie chodzi mi o pójście do klubu, żeby świętować, bo one nie są z Warszawy. Chodzi mi raczej o plan B, czyli wysłanie liściku, ale może do sznura będzie dołączony liścik. Wtedy będzie dwa w jednym. Ale nie dociera to do ciebie, że to są głupie żarty? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Był chłopak mówi ci, że to są głupie żarty. Potem znajdujesz sznur. Co by nie mówić, musiała poczuć się przynajmniej usatysfakcjonowana, bo to ona się nie myliła, a i były tak. I z liścikiem, czyli bejce w jednym. Wkrótce zawiśniesz? Zawiśniesz, a przypadkiem nie pisał tego jeden poseł, który takimi rzeczami lubił straszyć swoich przeciwników politycznych? Nie. Nie możemy tego tak zostawić. Chodź, idziemy do kamerowej, szybko. Proszę cię. No i teraz trzeba iść do kogoś, kto pełni rolę ojca Mateusza, bo zauważcie, tutaj śledczymi są zawsze nauczyciele. Po to iść na policję, po to zgłaszać coś do służb. Lepiej pójść do pani Kremer. Cię. Ciekawe, dlaczego nie zwrócili uwagi, dlaczego one zawsze się pojawiają tam, gdzie znajdują się te pogróżki. Jest to na pewno dużo przypadku, to po prostu zbieg okoliczności. Na pewno tak jest. Teresa Kremer jest zdenerwowana, widząc, że ktoś próbuje nastraszyć Żanetę. Chce pomóc uczennicy i ustalić, kto to robi. Gdybym był złośliwy, chciał taniego clickbaita, to bym powiedział: ej, Janek, Przemek, chłopaki, dajcie na miniaturkę to zdjęcie Kremer, jak ona trzyma ten sznur. Wszak pojawi się morderczyni i Kremer, to ja będę miał 500 000 wyświetleń pod tym. W sumie, może to jest pomysł na miniaturkę? Przecież to Kaśka uciekła z więzienia i ona teraz chce mnie zabić. Żaneta uważa, że to Kaśka zwiała z więzienia, pisze do niej te smsy, śledzi ją i jeszcze powiesiła ten sznur. Co? Tak było, nie zmyślam! Ucieczek z więzienia jest tak dużo, że media o tym nie donoszą, no... Co? Kolejna bzdura! Przecież o tym by mówiły media! Wyobraźcie sobie te okładki tabloidów! Nie doszła młoda morderczyni na wolności, czy dopadnie swoją ofiarę! Czyli by sprzedali milionowe nakłady na tym. Na pewno by się przejmowali tym, żeby tuszować sprawę, żeby może ofiara się nie przestraszyła. No, na pewno. Przede wszystkim powinnaś iść na policję. To są pogróżki i trzeba to zgłosić. W sumie racja, no nie wpadłem na to. Nauczycielka musi iść na policję, kiedy ktoś tam grozi. Nie wpadłem na to. No to ten chłopak dużo swojej byłej dziewczynie pomoże. Jak nie potrafi ogarnąć, że kiedy ktoś tam grozi, idzie się na policję. Ja się martwię o ciebie, rozumiesz? Ja też się martwię. Żaneta, jeżeli będziesz chciała porozmawiać, to bardzo proszę do mnie przyjść. Tak, dobrze. Dlaczego ci nauczyciele jak Kłosek czy Smoczyca są tak ostrzy, że nawet jak chcą tobie pomóc, jak mówią: proszę do mnie przyjść, to brzmiało, jakby to ta dziewczyna chciała kogoś zabić, a Smoczyca ją właśnie złapała. Ciekawe, dlaczego nie chce jej pomocy, powiem to kolejny raz. To znaczy, rozmawiałam z tym policjantem i powiedział mi, że Kaśka nie uciekła, że cały czas siedzi. I ty wierzysz policji? A ty co się wtrącasz? To chyba nie twoja sprawa, co? No i znowu pojawiają się nasze koleżanki, przypadkowo w tym miejscu, jeszcze nakręcają jej strach. Naprawdę zupełne zrządzenie losu. Na pewno. Ty wierzysz policji? Policji wierzyć nie można. Policji wierzyć nie można. Prawilna koleżanka faktycznie nie lubi donosicieli. Nawet kiedy mówią prawdę i nawet kiedy nie byli donosicielami. Przecież policja na bank będzie chciała zatuszować to, że Kaśka uciekła. Dokładnie, będą udawać, że absolutnie nic się nie stało, żeby nie udowodnić tego, że dali ciała i pozwolili jej uciec. Brzmiały bardzo wiarygodnie, kiedy mówił, że policja będzie to tuszować. No prawie sam uwierzyłem. Żartuję, nie uwierzyłem. I jeżeli ci bohaterowie w to uwierzą, to albo faktycznie dziewczyna ma pewne problemy, których jeszcze nie przepracowała ze specjalistą, albo są naprawdę głupi. I potem tak nakręciłeś się, bawi was to? My nikogo nie nakręcamy, ona po prostu zapytała o nas o zdanie. A może to wy jej wysyłacie te smsy, co? Może to wy podrzuciłyście jej ten sznur? Co ty bre... Może to wy! Wow! Jak on mógł do tego tak szybko dojść? Żaneta zgłosiła to na policję, więc za niedługo i tak dostaniecie za swoje. Jak myślicie, dziewczyny dowiedziały się, że sprawa trafia na policję? No całkiem łatwo będzie je namierzyć, nie oszukujmy się. Jaka będzie ich refleksja? Przestaną, przeproszą dziewczynę, poproszą, żeby nie robiła im problemu? Czy będą dalej brnąć w swoją głupotę? Jak myślicie? Bo ja już wiem. Nie dlatego, że oglądałem ten odcinek, bo go jeszcze nie oglądałem. Skoczyłeś, że się pyta, że musimy odpuścić Żanecie. Nikomu nie musimy odpuszczać i nikomu nie odpuścimy. No czyli nie są już takie pewne. Przynajmniej jedna, jak widać, ma trochę więcej oleju w głowie. No ale nie sądzę, żeby dała radę przekonać Martynę, czy jak ta z ciemnymi włosami ma na imię, bo już zapomniałem. Po co ty chcesz kusić los? Przecież ona zadzwoniła na policję, nie rozumiesz tego? Ja się wcale policji nie boję, rozumiesz? Zresztą tak w ogóle, jeżeli one miały się zemścić, to już na pewno to zrobiły. Zrobiły dziewczynie naprawdę duży problem. Nie wiem, po co one chcą to ciągnąć. Chyba po to, żeby wpaść. Myślisz, że oni nie mają ci do roboty, tylko sprawdzać, kto Żanecie SMS-y wysyła? No i policja na pewno się nie będzie zajmować tym, co należy
należy do jej obowiązków. To jest takie życzeniowe myślenie. Ja wiem, że polska policja nie zawsze jest tam, gdzie powinna. I przez to pojawiają się żartobliwe i złośliwe hasła, że silni wobec słabych, słabi wobec silnych. I faktycznie wobec wielu policjantów będzie to racja. No ale może trafili na policjanta z powołaniem, tacy też się trafiają. No i wtedy raczej nie sądzę, żeby dziewczynom się upiekło. Nie mówiąc o tym, gdyby sprawa okazała się jeszcze głośniejsza i zajęła się ją na przykład prokuratura. Wcale moja droga nie wymiękłam, tylko jaki ty masz plan, możesz mi to wytłumaczyć? Ja tu wcale nie wymiękłam. Jaki ty masz plan, możesz wytłumaczyć? Jak ona to przesylabuje, tak jeszcze nieprawidłowo, bo to w sumie ona mówiła tak słowo po słowie, to ja nie wiem, czy to jakoś wzmocni argumentację i czy to dobra gra aktorska. Znaczy, to, że nie wzmocni ta argumentacja, że to słaba gra aktorska, to oczywiste, ale nie wiem, jaki był cel tego zabiegu artystycznego. Może zróbmy taką akcję mega hardkorową, już ostatnią, a potem koniec. Ostatnia akcja, czyli plan D. Trochę tak jak ostatni napad w Red Dead Redemption 2. I to serial Szkoła, więc skończy się pewnie podobnie. Może nastraszmy ją, że Kaśka jest w szkole i chce ją zabić. To co one niby robiły do tej pory, jak nie udawały, że Kaśka jest w szkole? Kto miał podłożyć ten sznur? Przecież Kaśka! One dokładnie odkrywają ten sam plan jeszcze raz. Mogę się za nią przebrać, wiesz, kaptur na głowę, kurtka. Tak ją nastraszymy, że się zesika. No i biedna Żanetka jeszcze raz się zesika. W sumie to jest zajebisty plan. No, super plan! Uczennice chcą, by licealistka uwierzyła, że w szkole pojawiła się dziewczyna, która miesiąc temu usiłowała ją zabić. Czas rozpocząć genialny plan. Ciekawe, co może pójść nie tak. Zresztą w ogóle charakteryzacja 10 na 10. Peruczka, kaptur. Wygląda dokładnie jak Kasia, której nie wiedzieliśmy. Ta dziewczyna, która chciała cię udusić, ona jest tutaj w szkole. Co? My musimy, że... musimy uciekać. Chodź, musimy uciekać. Musimy uciekać, a ona ją zabiera prosto tam, gdzie rzekoma Kasia wychyla się za róg. Żaneta naprawdę jest naiwna. Jezus Maria, to jest ona. Nie zabijaj mnie. Żaneta, co ty robisz? Jezus Maria, Martyna! Ale choreografię wymyślili! I to udane przerażenie! O! To jest ona! Ona! Tak robi każdy, kto spotyka zabójcę w szkole! Żaneta, co ty robisz? To miało być uderzenie, po którym ona padła jak ścięte drzewo. Normalnie bym powiedział, że naruszyła jej nietykalność cielesną i pewnie za naruszenie nietykalności cielesnej można by to uznać. No ale wtedy została sprowokowana przez wyzywające spotkanie tej dziewczyny. No i nie sądzę, że powinna zostać ukarana. No ale spójrzcie na to! Ona ją lekko dotknęła, a tamta pada jakby umarła. Co ty robisz? No nie chcę nic mówić, ale to Martyna chciała kontynuować całą szopkę. Koleżanka mówiła jej, żeby przestać. Jak widać, wiedziała kiedy skończyć, chociaż tak naprawdę nigdy nie powinny zaczynać. No ale ja jako prawnik chyba nie jestem potrzebny. Przecież dziewczyna jest prawiliniaczką. Prowokowała laskę, dostała lepę. No i się poskładała, ja tego absolutnie nie popieram. Ale prawilne dziewczyny, które nienawidzą ludościeli, popierać chyba powinny. Ciekawe, czy teraz jej nie sprzedadzą. Wiedziałem, to wy od początku wkręcałyście Żanetę. To wszystko dlatego, że ona nas zahamowała! Żaneta na was nie naskarżyła. Zwrot akcji o 180 stopni. Jednak ich nie sprzedała, czyli cały odcinek i całe zachowanie bohaterek było zupełnie bez sensu. Tak jak większość zachowań bohaterów serialu Szkoła. I większość odcinków, i większość dialogów, i większość gry aktorskiej, gestykulacji, po prostu serial Szkoła. Bardzo proszę o karetkę do szkoły na ulicę Sudecką w Krakowie. Dziewczyna jest nieprzytomna, uderzyła się w głowę, macie jej z nosa krew. Chwileczkę, właśnie odzyskuje przytomność. Skoro w tym świecie da się skazać kogoś w ciągu jednej minuty i da się uciec z więzienia tak, że nikt się o tym nie dowiaduje, to może da się też zmartwychwstać. No ale nie wiem, czy da się umrzeć po takim uderzeniu, chociaż w tym świecie chyba wszystko jest możliwe. Ale wychodzi na to, że Martynka poleciała i wstała. I chyba nie umarła. Teresa, co się stało? Martyna uderzyła się w głowę. Karetka już tu jedzie, możesz z nią zostać? No oczywiście. Ale ja nie wiem, czy był sens zostawiać ją z Kariną Kłosek. Jeżeli bym zemdlał, pierwszą rzeczą, jaką bym zobaczył po odzyskaniu świadomości, byłaby Karina Kłosek, to albo bym zemdlał jeszcze raz, albo bym bardzo szybko chciał zemdleć. Żaneta, uspokój się. Bo pani mówi, że pani jest morderczynią. Podnieś się, zabij to, przysięga. Ej, nie chciałam zabić. Ale co ty gadasz, przecież Martyna żyje, jest przytomna. Spokojnie, dziewczyno, nie tnij się, jeżeli popchnęłaś leciutko Martynkę na ścianę, to jest mało prawdopodobne, że Martynka straci życie. I nie straciła życia. I raczej będzie miała duży, duży przypał. I będziesz mogła cieszyć się zemstą. Na chłodno, bo będzie to zupełnie legalna zemsta. Kiedy dziewczyny będą dojeżdżane za to, co odwaliły. One wrobiły cię, że Kaśka uciekła z więzienia, żeby cię dopaść, no rozumiesz? Tak, spokojnie. Tak, i poniosą tego konsekwencje. A teraz daj to szkło. No dobrze, ale co naszym bohaterkom grozi za to zachowanie? Niewątpliwie mogło tutaj dojść do przestępstwa, uporczywego nękania. Niewątpliwie miały też tu miejsce groźby karalne. Są to przestępstwa zawarte w polskim kodeksie karnym.
Jeżeli sąd uznałby, że faktycznie było to uporczywe nękanie, to za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast za groźby karalne grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Wydaje mi się, że nie można tutaj mówić o namawianiu do samobójstwa, bo nie było takiego wydźwięku tych wiadomości. Więc akurat za to dziewczyny by nie odpowiadały. Co się ze mną dzieje? Naprawdę nie panuję już nad sobą. I co z tego, że Kaśka nie uciekła z więzienia, skoro ja prawie zabiłam Martynę? Nie no, jeszcze do prawie zabicia to jest całkiem dużo, po prostu popchnęła się lekko na ścianę. Żaneta zdecydowała się na terapię, która ma jej pomóc pozbierać się po tym, jak została zaatakowana. Martyna Sumińska i Lucja Niemczyk zostały zawieszone w prawach ucznia. Teoretycznie jak zwykle wszystko dobrze się kończy. Sprawcy wykryci przez panią Kremer, a właściwie sami się przyznali. Pochwyceni, na dziewczyna ma udać się na terapię. No i od tego, czy się na nią uda, zależy, czy tak naprawdę ten odcinek zakończy się w dobry sposób. Niewątpliwie jego przesłaniem jest to, że nie powinno się dokuczać innym osobom, szczególnie tym, które znajdują się w tak trudnym położeniu i przeżywały naprawdę traumatyczne chwile. Druga kwestia to jest to, że nie wiem, kto puścił tą dziewczynę do szkoły miesiąc po tym, jak prawie została zgładzona. No ale nic, to szkoła. Musi być dziwnie, było dziwnie i zapewne będzie też dziwnie w innych odcinkach. Żeby ich nie przegapić, to koniecznie zostawcie subskrypcję i dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście obejrzeć w następnym odcinku, więc tradycyjnie znajcie swoje prawa i subskrybujcie prawo Marcina, żeby nie być jak Martynka i blond koleżanka. Serdeczne podziękowania dla moich patronów, w szczególności dla srebrnego patrona Michała Kanarkiewicza. Dzięki, że jesteście i że dzięki Wam mogę rozwijać swój kanał.